Barwna i tłumna parada otworzyła tegoroczne Dni Suwałk. Ulicami miasta przemaszerowali przedstawiciele służb, firm, instytucji, szkół, stowarzyszeń i wszyscy chętni. Byli motocykliści i uczestnicy na mobilnych platformach. Zebrani ruszyli spod suwalskiej areny na bulwary. W ten sposób rozpoczęli dwudniowe święto miasta. Parada to jest już kolejny raz możliwość prezentacji naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przede wszystkim dzisiaj pokazują się grupy artystyczne, więc idą motyle, czyli srebrne pierwiastki, idą nutki, czyli zespół Złota Jesień i cała gromada i uniwersalni, kabaret i teatr. Chcemy pokazać, że Związek Ukraińców w Suwałkach już to jest część naszego społeczeństwa na Suwalszczyźnie. Jesteśmy tu, mieszkamy tutaj i chcę pokazać, że robimy coś dobrego dla ludzi, którzy tu są. Jesteśmy Fundacją Zwierzęta Niczyje. Przybraliśmy się, tak jak widać tutaj z tyłu, za różne zwierzęta, ponieważ wspieramy i te, które są ofiarami w wypadkach drogowych, i zwierzęta gospodarskie, ale też te nasze kochane, domowe psy i koty. Ta różnorodność wynika właśnie z tego, bo na co dzień działamy, pomagając wszystkim zwierzętom. Jesteśmy Stowarzyszeniem Mroczne Bractwo z Suwałk. Zajmujemy się fantastyką, robimy konwent, robimy różne działania dla dzieci. No i dzisiaj się przebraliśmy za taką drużynę postaci z gry fabularnej RPG. Każdy z nas tutaj ma taką swoją rolę. No i jesteśmy w ten sposób właśnie przebrani, dlatego ja akurat jestem druidem grzybowym. Pogoda nas zaskoczyła. Miało rozpadać się deszcz, ale troszeczkę później. A tutaj akurat w trakcie parady. Ale było widać, mimo tego, że deszcz pada, to radość, dużo zabawy ulicami naszego miasta. No i te instytucje, te organizacje, szkoły, przedszkola, to tworzy taką wspaniałą, sympatyczną atmosferę, bo taka atmosfera powinna być w dniu święta naszego miasta, w Dniu Suwałk. I też bardzo serdecznie dziękuję za udział, zaangażowanie.